Tu Studio Suwałki. I nowy program Prosto z Suwał. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Policja drobiazgowa podsumowała swoje działania z 2017 roku i przeanalizowała stan naszego bezpieczeństwa. Nad raportem pochyliła się dzisiaj Rada Miejska. W 2017 roku stwierdzono popełnienie... 1217 przestępstw w porównaniu z 2016 rokiem było ich mniej o 172 czyny. Odnotowano o 91 kradzieży mniej, stwierdzono spadek w kategorii przestępczości gospodarczej, więcej było przestępczości narkotykowej, bujek i pobić. O 7% wzrosła liczba przestępstw drogowych. Zdaniem policji nastąpił zauważalny spadek ilości przestępstw zaliczanych do grupy tak zwanych siedmiu kategorii przestępczości, do których zaliczamy między innymi właśnie kradzieże. W 2017 roku wzrósł tak zwany wskaźnik wykrywalności z około 63 do 75%, nieznacznie o zaledwie 2% spadła przestępczość wśród nieletnich, ale mocno niepokojące jest, że w tej grupie aż o 13% wzrosła liczba podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Na drogach powiatu Subalskiego, znajdującego się pod opieką funkcjonariuszy Subalskiej Komendy Miejskiej Policji, doszło do 62 wypadków drogowych, w których życie straciło 10 osób, a 73 zostały ranne. Na terenie miasta odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. Policja odnotowała także ponad 1300 kolizji i tutaj prym wiedzie miasto Suwałki. Ponad 1000 zdarzeń miało miejsce w granicach administracyjnych miasta. Pozostałe 341 kolizji zdarzyło się na terenie powiatu suwalskiego. Policjanci z PG w wyniku wspólnych działań z funkcjonariuszami Izby Celno-Skarbowej zabezpieczyli w ciągu roku 2017 niemal 124 tysiące paczek papierosów, około 33 kg nielegalnego tytoniu i 33 litry spirytusu. Przekłada się to na uszczuplania podatkowe należne skarbowi państwa. Wartość należnego cła oszacowano na 8100 zł, akcyzę na nieco ponad 123 tysiące i niespełna 12 tysięcy z tytułu podatku VAT. W 2017 roku ujawniono 43 nielegalne automaty do gier hazardowych. W jednym przypadku skonfiskowano blisko 80 litrów napojów alkoholowych i ponad 740 litrów piwa wprowadzanego do obrotu bez wymaganej koncesji. Straty poniesione na skutek czynów zabronionych oszacowano na Ponad 3 700 000 zł, a odzyskane mienie warte było niespełna 610 000. Łatwo zatem obliczyć, że stosunek wartości mienia odzyskanego do wartości strat to zaledwie 16%. W 2016 roku było znacznie lepiej. Wskaźnik ten wynosił ponad 44%.